17 maja tuż po 4 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kierzoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze kościoła na ulicy Nowowiejskiej. Natychmiast wysłał na miejsce funkcjonariuszy policji, którzy wezwali również pracowników interwencyjnych. Na miejscu przeprowadzono szereg czynności procesowych. Wstępne ustalenia wskazują, że mogło dojść do podpalenia. Zebrane dokumenty zostaną przesłane do prokuratury rejonowej w Dzierżoniowie z wnioskiem o wszczęcie śledztwa.